uciekać, rekiny, bo już szczękacie. Tymi szczękami... Kurde, zaraz ja będę zażarty, nie? Mimiśko, chodź, kici, kici, kici. No siemaneczko, ale skaczesz jak taka jaszczureczka. Jest, chłopcze kochany, bo wstydliwy jesteś, napięty jak struna od gitary, gotowy do ucieczki, nie? Zobacz, w domku najbezpieczniej się czuję. Patrz, kaczka Faflota przegania. No, doigrałeś się. Bobiego chwilę wypuściłem i furię, ale tylko tutaj, bo zażeracie kuraki. Kurde, wy wilkołaki. Witam Państwa na tym placu boju. Wygląda tu jakby kataklizm jakiś się wydarzył. Matko jedyna, słuchajcie, jadę do świniaków, nakarmimy szybko świniaki. Lukniemy co tam u koźlaków. Słuchajcie, jest godzina 11, ja dopiero teraz zacząłem tutaj ruchy, bo tak padało, sami widzicie jakie są kałuże. Po prostu porażka. Mimisia karmi małe swoje mimisiowe synki, tak? Na flotlini i no się trzymaj z dala od nich. Myszka, ty też tak nie za bardzo, bo zaraz dostaniesz z pazura w kichawę i będzie kurde płacz, że tak powiem. Myszka się cieszy, ona tam nic nie chce zrobić. Patrzcie jak te pijawki za to mamusią lecą. Ogonki stoją niczym antenki, kurka wodnate. Indyki, słuchajcie, tak uwielbiają takie moczki, floczki stołówkowe, że ja za chwilę do nich przyjadę z drugą skrzynką. Tymczasem biorę tą, bo dla świń zabraknie, one wszystko wydziobią. Będziemy, moi drodzy, dzisiaj tutaj jakieś ruchy podejmować z tą króliczarnią. Jakieś takie chociaż początkowe sprawy chciałbym tutaj uskutecznić. Te bloczki może byśmy, kurde, ustawili, jako się zaprawą murarską potraktowali, złączyli. Zobaczymy, w zależności od pogody, jak ma padać i tą zaprawę murarską mam nie wymyć, to nie wiem, czy to ma sens, ale chociażby posprzątamy. Przygotujemy coś tutaj pod budowę, tą świńską budę też by trzeba było rozebrać. Roboty jest od diaska, słuchajcie, nie wiadomo co pierwsze w łapy brać. Dobra, uciekać, kurde ptasiory, bo ja was nie chcę tutaj na to świńskie podwórko wprowadzać, bo uciekniecie albo mi grzędy podziebiecie. Ten mały skurczy paputek, kurczę, tu wyjada. Czekaj no, uciekaj, uciekaj, myszka, pomagaj coś, kurde, naganiaj, przeganiaj te dziobaki niczym pies pasterski. Taka była między nami umowa, że będziesz pomagać. A Faflot to w ogóle się kurka woda nadaje. On tylko najwięcej hałasu robi, ale takiego też tu potrzebujemy, bo on lisa, słuchajcie, przegania. Chociaż kto wie, czy go lis by czasami nie wyciągnął stąd za uszy. Ach, dobra, idziemy. Słuchajcie, ja tutaj jestem w trakcie, to znaczy w trakcie, skończyłem już. Podsypywałem takiego, nie że obornika, ale wręcz takiej próchnicy, takiej ziemi, co kilkuletni obornik kozi tutaj leżał i już, jakby to powiedzieć, przefermentował. Podsypałem do tych worków, w których są pomidory. Czekajcie, odstawię ten wózek i wam pokażę, o co chodzi. Bo wcześniej tylko do połowy były wypełnione te worki. Ja mówię, co te pomidory, tak kiepsko jakoś, kurde, rosną. Chociaż no owocują, słuchajcie, widzicie. Jest tu parę sztuk na tych krzakach, ale one powinny być wyższe. To teraz liczę na to, że one ruszą do góry. Muszę suche liście troszeczkę poucinać. Nie wiem, co to jest, czy ta zaraza ziemniaczana, czy co, człowiek się nie zna. Te chore liście będę wszystkie dzisiaj ucinał, utylizował. I doprowadzał te krzaki do porządku, jakieś podwiązania będzie trzeba uskutecznić i tak dalej. Świńskie wyjce już wyją. Ja tutaj, żeby wam udowodnić, że tutaj działałem, no to słuchajcie, patrzcie, tu jest trochę zielska wyrwanego i chciałem to dać świniom, jadły to, ale one już chyba wolą bardziej takie rzeczy. Dobra, wjeżdżam tym wózkiem, słuchajcie, na ten świński teren i zaczynamy karmienie. Chodź, myszka, chodź, chodź. Wejdź tutaj ładnie, ja zamykam przedsionek. Poczekaj, no. Już będziesz wpuszczona do świnek, czy nie chcesz tu być? No chodź. Ty lubisz świnki, chodź. No chodź, myszka. No boi się ten pies kurtki, no idź, że kurka wodna. Ja nie wiem, o co chodzi naprawdę. Ktoś tu kiedyś przyszedł i przyczasnął psa furtką. No nie zieli tego płotu, bo aż było słychać, jak dżazgi idą. Jak mam teraz stąd wyjść? Kurde, czekaj, no. Koidło
stoi i zawadza. Nie idzie furtki otworzyć. Uciekać, rekiny, bo już szczękacie. Tymi szczękami... Kurde, zaraz ja będę zeżarty, nie? Dobra, tu jest poidło. Woda będzie wymieniona, bo to jest wczorajsza. I idziemy z wyżerą, słuchajcie. Czekaj no, Miśka. Kurde, zobacz, już ważą. Uciekaj! Z tym ryjem świńskim. Dobra, idę tu. I bardzo proszę, tu, koło tej wodzionki. Wyjadać. Bardzo proszę. O, i pokazywać. Później jeszcze będzie chleba wam dane i jakieś kukurydziane kolby wam zorganizowałem. Dobra, blaskać. Zupka dzisiaj macie, bardziej takie leiste, ale i treściwe rzeczy. Gnaty jakieś tu są, wieprzowe, można by powiedzieć, że świński kanibalizm, myszka, oni uprawiają, wiesz? No, obgryzą te kości z tych resztek mięsa, z tych chrząstek, a kto wie, czy całych grotów nie połkną. One są do tego zdolne. Czekaj, myszka, uważaj, żeby cię nie staranowały. Co tam w ogóle jest? Słuchajcie, no warzywa, jakieś obierki, głąby kapuściane, ale i ziemniak gotowany, makaron, jakieś frytki chyba. Słuchajcie, to jest świńska codzienność. One codziennie takie smaczki dostają i baja bongo. Ja będę dzisiaj ścielił chyba też słomą. Słoma ma w ogóle dzisiaj przyjechać, ale czy przyjedzie, to zobaczymy, bo tam jest pewien problem z transportem. Wyobraźcie sobie, że jest taki człowiek w okolicy, który jeszcze koni mi wozi siano z łąki, słomę i inne jakieś tam rzeczy. I ostatni koń mu padł, a miał 7 tych koni i w ciągu 2 lat mu 7 tych koni padło. I ja mówię, panie, a jak to możliwe? On mówi, że na łąkę, na której te konie się pasły, ktoś wylewał jakieś chemikalia, że obok były pieczarkarnie i jak myli te hale, to dezynfekowali je jakąś chemią i konie jadły siano z tej łąki i kto wie, czy przez to nie padły. Jeden ostatni, co padł ten koń, to tu niedaleko na drodze. Słuchajcie, padł, dostał zawału czy czego, udaru, nie wiadomo czego. Nikt mu sekcji nie robił i padł na środku drogi. Droga zakorkowana. Trzeba było wózkiem widłowym obok, po sąsiedzku z firmy. Przyjechali wózkiem widłowym, konia zapakowali na bryczkę i jakoś tą bryczkę, nie że bryczkę, no przyczepę. Jakoś tego konia dostarczyli gdzieś i później no, do utylizacji na pewno pojechał, bo gdzie? Kurde, ale 7 koni, żeby mieć i wszystkie, żeby padły jeden po drugim? Po prostu szok i niedowierzanie. No to od tego gospodarza biorę słomę i siano, na które robiliście zrzutkę jakiś czas temu, jeszcze tego nie zakupiłem. Ej, mimisia przyszła. No i nie wiem, słuchajcie, czy zdoła ten gospodarz mi to dostarczyć. Jeżeli nie, to ja będę musiał jakiś transport. Mimiśka, chodź, kici, kici, kici. No siemaneczko, ale skaczesz jak taka jaszczureczka. Nie wiem, czy właśnie gospodarz mi to przywiezie. Jak nie, to będę musiał pożyczyć busa i jakoś damy radę, słuchajcie. No trzeba pościelić w tym świńskim domku. Jeszcze są ciepłe dni, ciepłe w miarę noce. To świnie kichają, słuchajcie, na to, żeby w słomie spać. Jak jest gorąco, to one tam śpią. One nawet tutaj nie wchodzą, jak im na łeb nie pada. Patrzcie, a żeby wam to udowodnić, to wam pokażę. Widzicie, jak tu jest uleżane? Normalnie świńskie gniazdo, taki okrąg. No, dobra. Jaruś, latasz tam? Zazielenia ci się trochę na łące i no skubaj tą trawę. Popadało i odrasta. Dobra, słuchajcie. Siano i słoma jest opłacona. Tylko teraz je tutaj przywieźć. A jeżeli mógłbym was zachęcić, to zachęcam do wsparcia zrzutki na zboże, na owies i na pszenicę, bo już mamy wybrakowane, słuchajcie, wszystkie plastikowe beczki, w których były zapasy porobione. Oczywiście każdy wspierający otrzyma nagrody. Ja później wam te nagrody, słuchajcie, przedstawię. A są to kubki, koszulki, magnesiki, breloczki, naklejki. I co jeszcze? Kurka wodna, magnesiki, nie wiem czy mówiłem. Słuchajcie, wszystko wam później przedstawię. Te wszystkie gadżety są z wizerunkami naszych bohaterów. Myszka jest, na co po niektórych, świnki, kozy. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby takie gadżety, to wystarczy wesprzeć zrzutkę. Jak ja za każde wsparcie, słuchajcie, się odwzajemniam. Nie ma tutaj nic za darmo. Żadnej zrzutki, słuchajcie, przez jakiś czas nie było. Ej, ja wam coś teraz pokażę. No, za chwilę. Żadnej zrzutki nie było, ale teraz się zorientowałem, że
Kurde, może by można było zrobić na zboże, a wy też słuchajcie, odzywacie się, jak można wesprzeć Koziołkowo i tak dalej, no to dla zainteresowanych teraz to mówię. Patrzcie, co tu się dzieje. Mimi uczy koty wspinać się po tych kurde metalowych. Co to jest w ogóle? Kantówki jakieś metalowe. Zobacz, no ten czarny. Przed chwilą wszystkie trzy były, jak to fajnie wyglądało. Szkoda, że nie zdążyłem dojść, ale ten czarny jeszcze tutaj jest. No siemaneczko. Na imię Puma. Stasiu mu dał na imię Puma. No to dobra. On taki jest trochę bojaźliwy, ale powiem ci, Mimisia, wszystkie te twoje kociaki to są takie cienkie w pasie jak ty. Ty jesteś taka typowa jaszczura. Cieniutka, chudziutka. I ten czarny też jest taki. No siemano, a jak teraz tam wejdziesz? Kurde, tam jest jeszcze jeden. A gdzie jest trzeci? Gdzieś tu kurde łazikuje, chowa się. Tam! Kupę robi w krzakach. Dobra, moi drodzy, idę myszkę wziąć z tego świńskiego podwórka. No i będziemy dalsze ruchy podejmować. Później wam pokażę te wszystkie gadżety, a jest tego sporo. Także ci, którzy chcieli wesprzeć zrzutkę, to teraz będą mieli możliwość, bo wszystkie poprzednie zrzutki są zakończone. Także możecie wspierać nową i w ten sposób otrzymacie gadżety. Możecie je sobie nawet powybierać. Tylko musicie wesprzeć tą zrzutkę i obowiązkowo wysłać mi na Messenger, na Facebooka, a wszystkie macie dane, moje social media w opisie tego vloga. Wysłać musicie adres przede wszystkim i jakie gadżety wybieracie. Myszka, chodź, zostawiamy to świńskie towarzystwo. Zobacz, jak oni smokają. Ile tu im jeszcze zostało? Kurda, szelo, żeby skrzynka nie pękła. Pokaż go. Buf, 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 buf. O, gnaty zostały same, jakieś kurde kapusty. Wszystko to przeźrecie, ja jestem przekonany o tym. A później wam jeszcze poprawimy chlebkiem. Myszka, chodź. Łazisz w tym błocie. Patrz, ja aż tu grząznę. No chodź, myszka, chodź. Mam dziurawe gumiaki, słuchajcie. Czuję normalnie, że mi woda leci do gumiaków. No pewnie, że tak. Złe gumiaki ubrałem. Już kiedyś pokazywałem, że te mam dziurawe. W tym to już mam normalnie wodę. Dobra, czekaj. Zamykamy te świniaki. Patrz, już leci. Świnka, Lucynka. Z chęcią byś tu pograsowała, nie? Raz uciekły te młodziaki, to powiem wam szczerze, wszystkie ogórki mam pożarte. Ja już zdążyłem dwa razy w tym roku ogórki zebrać. Jeszcze wszystkich nawet nie zdołałem zjeść. Gdzieś tam w lodówce są. Czekają. Mizerię będzie trzeba z nich zrobić. No myszka, chodź, chodź. Jasny gwint, jakie ty masz dzisiaj ruchy. No, ale trzeciego zbioru ogórków już nie było, bo te świniury, bambury wszystko pożarły. Dobra, moi drodzy, z pustymi rękoma nie będziemy przyjeżdżać do kóz, także chodźcie. Ja pstrykam w palce, wy w magiczny sposób zobaczycie, jak w tym koszyku pojawiają się jakieś smaczki i widzimy się u koźlaków. Dobra, słuchajcie, coś tu wynalazłem. Obiereczki od warzyw, trochę zboża, trochę chleba. Wchodzimy, wjeżdżamy. Pastucha musiałem wyłączyć, bo tak padało, wszystkie deski zmokły. Jest normalnie, czyli było przebicie, aż po dechach prąd szedł. Czekaj no, tu muszę wykręcić. Teraz na spokojnie. O, sobie tutaj wjechać. Nikt mi na szczęście gitary tu nie zawraca w tym przedsionku. O to tu chodziło. Dobra, i wjeżdżamy. Tu zamykamy, idziemy karmić. Czekajcie, jestem tu. Nie mogę z tej Malwinki, ona w kółko lata. Bryka, jak taki koń. Cieszy się, że człek przyniesie trochę jedzenia. Jestem ciekaw, czy ty ogarniesz. Uwaga, kurde, bo latacie, skakacie. Tu do tego korytka bym chciał wam trochę wsypać. O nie, właśnie tu, jeszcze pusto tu jest. Czekaj, idę, idę. Tylko jak to zrobić? Z tymi wiadrami najpierw przyjdę. Czekaj no. O. Dobra, cyk, cyk. I teraz jak to zrobić? Czekaj no, tak, o, trochę tu. O, czekaj, to odstawię. Trochę tych obierek. Trzeba tu trzasnąć. A co tu jeszcze jest? Tu są jeszcze gotowane ziemniory. Łe kurde, patrzcie. Z koperkiem, z masełkiem. Oj, to kozy będą w raju. Trochę makaronu. Dobra, czekaj. I to odstawiam. A tym, słuchajcie, zbożem porobię takie placki, takie kubki, o. I na pewno koźlaki się tym też zainteresują. Dobra, jak zacząłem nagrywać, to już poszły w ruch jakieś kurde sprzęty. Teraz będzie tam odkręcą śruby od opon. Dobra, niech odkręcą. Jeszcze przyjdzie czas,
naszej zemsty. Jak kupimy osła i będzie co chwilę robił tu za płotem, to zobaczymy, kogo będą uszy boleć. Dobra, tu żartem po serio oczywiście. Drogi sąsiedzie. Dobra, let's go. Odkładam te wszystkie wiaderka, jeszcze mam tam jakieś obiereczki od ziemniaków i chlebka trochę, ale zanim to zapodamy, zobaczmy do tych kozich mord, jak to wygląda, jak wy tu wyżeracie. Dobra, paszczaki, wyjadać. Ziemniaki, Jaruś, zostawiłeś sobie na deser, nie? Obtoczone są po prostu w tym zbożu. Ale ci to teraz smakuje. Fajnie, cały jesteś obeblany, ośnundrany, ocyckany. Dobra, bądź szczęśliwy, dupa napkej. Później pójdzie się uwalić tam do wiaty, nie? Do Jarusiowej stajenki. Dobra, fajno, moi drodzy. Jak już mamy wszystkich mieszkańców tego oto tutaj podwórka nakarmionych, świnie i kozy póki co tu mieszkają, a kto wie, co to będzie jeszcze
za jakiś czas stawek w tym roku ma powstać. No to jeżeli tutaj są wszyscy załatwieni, moi drodzy, chodźcie, podążamy do tych indyków. Zobaczycie, jak im smakują takie rzeczy. A mam pełną skrzynkę, słuchajcie, takiego wsadu, takiego tego wszystkiego, co najlepsze w zupie tej całej gęściny, czyli gotowanych warzyw, ziemniaczek, marchewka, groszek, nawet chyba tam się przejawiał. Także chodźcie, idziemy im to zaproponować i zobaczycie, jacy oni wszyscy będą w niebo wzięci. Let's go! Dobra, jadę! Najbardziej zachłanne jednostki już. Ej, czekaj, bo coś go przyczyniła. On się przykleił normalnie do tych warzyw. Kurde! Najbardziej takie, słuchajcie, nakręcone na tą wyżerkę jednostki nawskakiwały. No to jadę z nimi. Mają darmową podwózkę. Słuchajcie, nie musicie mi mówić, jak tu wygląda. Ja wiem, że wygląda tu, jakby tornado przeszło, ale taki mamy klimat. Jesteśmy w trakcie rozbudowy. Żeby się rozbudować, żeby coś zbudować fajnego, to najpierw trzeba bałaganu narobić. I tak to jest. Słuchajcie, ja objadę to korytko tutaj naokoło z tymi towarzyszami pierzastymi i będę im to sypał do tego drewnianego korytka. Więcej po prostu ptasiorów się tu zmieści. Uciekać! Kurde, dzieci moje, pierzasto dziobate. Ten jaki ciekawy osobnik, a jaki panikarz. Kurde, czekajcie, czekajcie. Tu, z tego drewnianego korytka. Ładnie, dwuszarego zbiórka i wyjadać. I jeszcze za chwilę posypię wam zbożem tutaj. Albo już to idę zrobić. Czekaj, trzeba odjechać. Kurde, jak to zrobić, żeby nie przejechać nikogo? Damy radę? Czy ten wózek jest terenowy, czy nie? Stestujemy go. Dobra. Oglądajcie przez chwilę te ptasiory, a ja zaraz wracam z owsem. Ale im to smakuje, patrzcie. Najbardziej zainteresowane tym towarem są indyki. One uwielbiają takie jedzenie. Tam widzę, kura się zblokowała. W tym spichlerzu na siano, na dwa baloty, taki spichlerz zrobiłem. Zatkała się kura, taka ruda, widzicie? Ona nie chce wyjść stamtąd. Nie może, chce, ale nie może. Nie umie. Kurde, zaraz ją odblokujemy, czekajcie. Sypniemy jeszcze trochę tutaj tego owsa. Cyk, cyk, cyk. Ale będą indyki najedzone. Później jeszcze zieloneczki dostaną, bo one codziennie dostają świeżej zielonki. Gospodarz się poświęca. Nie ma, że boli, że się nie chce. Jak chce się mieć ładne indyki, to słuchajcie, no niestety trzeba o nie zadbać. Niekiedy trzeba dogrzać im lampę, dać. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Zaraz będą miały zapalenie zatok, zwłaszcza w taką pogodę, jak jest teraz. Nienawidzą one przeciągu i nagłych skoków temperatury. Dobra, resztę, słuchajcie, sypnę, tak? Nie przejmując się, że tu naokoło jest błoto. Kaczki i gęsi uwielbiają, one aż wręcz teraz robią zlot tutaj i w tym błocie będą beblać po prostu te ziarna, te zbłaże. Co tu się dzieje? Kaczka własną córkę, kurde, wychowujesz w ten sposób, przemocowo, będzie zatkana do kaczego więzienia. Tutaj jest ta kura. O, dzieciaki wróciły na bazę. No to siemano. Ej! Patrz, wyszła sama, no to chodźcie, wypuszczę. Tak jak żeś wlazła, tak żeś powinna wyjść. Ale zapomniałaś. Coś tu, kurde, nie wiem, czy wy jaja tu składacie, czy co? Ue, no pewno, że tak. Patrzcie, ile tu jest jaj. Tu był taki prowizoryczny domek dla kóz kiedyś. Tu się któraś koza kociła. Ale która? Czekaj, która to była? Chyba, słuchajcie, Matylda, ta czarna, z rogami jak antylopa. Dobra, fajno, a chciałbym wam pokazać, jak to wygląda z perspektywy drugiego indyka, moi drodzy. Puśćmy muzyczkę, jeszcze nie robiłem takiego muzycznego epizodu w towarzystwie ptasiorów, jak ostatnio robię w towarzystwie kozim i świńskim, ale spróbujmy. No to dobra, let's go.
Mieszka, fajnie to wygląda, nie? Kurczę, też tam trochę wyżerałeś z tymi ptasiorami. A widzę Faflot, goni te kury. Co kura weźmie do dzioba? Jakieś mięso, czy jakieś smaczki, co Faflotowi się podobają, jest zazdrosny, to lata i grandzi i gania te kury, nie? Kurde, robi kurzy pościg. Jasny gwint. Dobra, moi drodzy, niechaj dojadają te stworzenia, pierzasto dziobate. I co wam teraz, drodzy państwo, powiedzieć? Powiedzielibyście, zapomniałeś o Edziu. A ja was zaskoczę, co po niektórych, bo nie zapomniałem. Ha, idę właśnie go teraz nakarmić. Rano dostał wody do tego białego wiaderka. Wylał tą wodę. Masz tu, kurde, ładny gnój. Ale jak padało, to jak ma tu być inaczej? Wygląda jak u świni. Najważniejsze, że ma sucho w domku, nie? Idę teraz tobie na tackę zapodać też różnych stołówkowych wynalazków. Będziesz zadowolony, mimo że jesteś na dystans z tym człowiekiem. Kurde, jakoś myśmy się nie zakumplowali. No niestety, ale dobra. Nakarmić cię trzeba. Nie ma się co na ciebie obrażać. Dobra, kurde, super, te indyczki się zachowują, ale widzę, że już powoli mają pełne dupki. No to dobra, one sobie na spokojnie, słuchajcie, to wydziobią, a uwierzcie mi, że później zawołają po swojemu, po indyczemu o jeszcze. No, to jest bardziej jak pewne. Idę, słuchajcie, tym placem boju i chodźcie, za chwilę pojawiamy się u knurka Edzia. Let's go! Idę do tego naszego prosiaczka nieusłuchanego. Czekaj, jak mam otworzyć tą furtkę, bo ona jest na śrubkę, bo kurde, on rozwala mi tutaj ten zamek. Czekajcie, zrobię to tak, jakoś tędy, o, to przełożę. Okej! Jest, chłopcze kochany, bo wstydliwy jesteś, napięty jak struna od gitary, gotowy do ucieczki, nie? Zobacz, w domku najbezpieczniej się czuję. Taki ten Edzio zawsze był, słuchajcie, już go takiego przywiozłem. A kto wie, co ta świnia wcześniej przeżywała? Tu go nikt w te pędy nie gnął. Chyba że Faflot, ale on by Faflota to zjadł na śniadanie razem z kłakami. Kurde, także nie wiem. Chodź, Edziu, nie bój się, zobacz, co masz. Chlebka rozmoczonego z tłuszczykiem z kurczaka, frytki, surówkę z marchewki, z selera, ogórki, pomidory, pomarańczy kawałek. Nawet masz jakieś ciacho tutaj słodkie, takiego rogalika, czy co to jest na tym głównym planie. Nie wiem, oliwki czarne. No kurde. Słuchajcie, no ja już nie będę tutaj na siłę stał z nim. On na pewno to zje, ale człek jako ten bandyta, a on takie zdanie o nim ma, się w ogóle nie dziwię. Ma może ta świnia w genach zakodowane. Zobaczcie, wszystkie zwierzęta jak się człowieka boją, nie? A siebie nawzajem się tak nie boją. Kurde. Czemu na przykład pieski czy świnki mogą do ptaków bardzo blisko podejść, do indyków, do gęsi? Noc w nos praktycznie razem wyjadają. A myślicie, że człowiek by mógł? Jak ja podchodzę, patrz, kaczka Faflota przegania. No, doigrałeś się. Kurde, no widzicie, a człowieka się te zwierzęta boją. Myślicie, że ja do Ignacego mogę podejść, do Indora? Patrzcie, on się boi. On ma mnie na dystans, na metr mnie trzyma i do siebie podejść nie pozwala. Kurde, gul jeden. Dobra, trudno. Kociaki nawet tu chodzą. Słuchajcie,
wypadałoby się chyba wziąć za robotę. Chodźcie tutaj, coś poogarniamy, to podwórko, ja muszę posegregować trochę drewna, to jest do spalenia, a z tego i z tego jeszcze coś będziemy budować. Tą budę świńską albo ją rozbiorę, albo ją gdzieś odstawię. Weź to teraz targaj w tym błocie, matko bosko, w co ja żem się znowu wplątał. To podwórko by należało przekopać albo takim aeratorem, słuchajcie, jakby to powiedzieć, przegrzebać, przeorać tą ziemię świńską. Tu i tak oczywiście jeszcze będzie nasypane żwiru tym królikom. Jak będzie taka podmurówka grubości, nie wiem ile tu jest, 10 cm czy 12, no to mniej więcej 8 cm tak dotąd będzie żwirem wysypane. Te króliki będą i tak nory kopać, wiadomo, że będzie siatka metalowa. To jest kwestia oczywista, zwłaszcza po to, żeby się nic nie podkopało do królików. A króliki, czy by się podkopały pod płotem albo tu, też bardzo możliwe. Także w jedną i w drugą stronę będzie to zabezpieczenie. Myszka na stole sobie leży pod tym parasolem, co go wiatr potargał, przysłużył się. No, 3 lata tu stoł, ale człowiek pod nim tylko 3 razy siedział. Dobra, moi drodzy, bierzemy się za robotę. Ja jak tu jestem, to pozdrawiam wszystkich patronów. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście taką tabliczkę i być w każdym odcinku w napisach końcowych, to wspierajcie nas na Patronite. Macie kilka progów do wyboru, a ja jeszcze później wam zaproponuję, zareklamuję te wszystkie gadżety, które dostaniecie, w zależności jaką kwotą wesprzecie zrzutkę. Także zachęcam serdecznie do oglądania. W dalszej części tego odcinka wszystko wam pokażę. Tymczasem psychikę moją muszę troszeczkę nakierować na tą wytrzymałość, ażeby zniosła tą robotę, za którą się teraz biorę. Let's go! Dobra, słuchajcie, koniec roboty na dzisiaj. Wkrętarka mi się rozładowała i nie mam opcji, ażeby kontynuować robotę. Kurde, czekaj, bo teraz to odwiesić. Dobra, patrzcie. O, tu w ogóle Bobiego chwilę wypuściłem i furię, ale tylko tutaj, bo zażeracie kuraki. Kurde, wy wilkołaki. Niby takie pieski pocieszne, gremliny, żabule, bobule. A mordercy! Kurka wodna. Patrzcie, o, ci tu jeszcze się domagają jedzenia, ale to za chwilę wrócę do tego tematu. Słuchajcie, no na tym etapie jest rozbieranie tej świńskiej budy, można by powiedzieć. Stwierdziłem, że ją rozbiorę, materiał gdzieś odłożę, a jak będzie taka potrzeba, to coś będziemy z tego budować nowego. Dobra, tak jak widzicie, słuchajcie, podwórko opustoszało, można by powiedzieć, z tych niepotrzebnych rzeczy. Bloczki tylko zostawiłem, ażeby tutaj, jak się zrobi bardziej sucho, ażeby wybudować tutaj murek, tak? Tak? I jeszcze tam.
Słuchajcie, no ale to musi przestać padać, a nie, że ja zrobię i zaraz mi deszcz wymyje całą zaprawę z pomiędzy bloków. Wydziobały te kuraki i inne szerszenie pierzasto dziobate do ostatniego ziarenka, słuchajcie, z tego koryta. Dwa nagie gnoty zostały, a nawet jeden bym powiedział. Dobra, tutaj to drzewko też, słuchajcie, zostało uwolnione z tego więzienia, ale zostawiłem trzy te paliki i będę od każdego palika puszczał sznurek. Jakiś taki ładny, żeby nie ranił tego drzewa, żeby ono było bardziej w pionie, bo trochę się gnie chyba na tamtą stronę, coś mi się wydaje. No, delikatnie. Dobra, moi drodzy, teraz kurde słoneczko wychodzi. O, gabcia cię Majda idzie na płocie. Słoneczko wychodzi, a człowiek by się chciał za robotę jeszcze wziąć, jeszcze tu kontynuować coś, no ale wkrętarka odmówiła posłuszeństwa, rozładowała się. Myślałem, że drugą baterię mam podłączoną do prądu, a się okazało, że nie. Matko Bosko. Dobra, słuchajcie, pokażę wam jeszcze takie kubeczki, które zdobędzie każdy, kto wesprze zrzutkę. Są różne nagrody w zależności od kwoty, jaką tą zrzutkę wesprzecie. Słuchajcie, a zbieramy tymczasem na zapas zboża dla pierzastej bandy, no i też dla Jarusia owsa byśmy potrzebowali, słuchajcie, a żeby nie było nic za darmo, to ja zawsze odwdzięczam się takimi różnymi nagrodami. Kubek z Adasiem, kubek z Hubercikiem, słuchajcie, z Jarusiem, z tym paszczakiem, on tak tego jęzora ostatnio zaczął wywalać. Uspokoił się, ale ostatnio z powrotem jakieś miny robi. I Knurek Jurek, to też jest kurde gryzań. Dobra, słuchajcie, to są niektóre z nagród. Gabcie cię Majda, chodź, pokażemy jeszcze, jakie pocztóweczki, słuchajcie, można dostać. Taka pocztóweczka z tyłu wypisana: pozdrowienia z Koziołkowa, wielkie dzięki za wsparcie. Koziołkowo się podpisało, jakąś minkę dało, kleksa z kolorowego markera. Tutaj, słuchajcie, są takie poglądowe arkusze naklejek. Także ja wam to też tak o pokażę, wy dostaniecie już te naklejki powycinane, ja mam je w kieszeni, za chwilę wam pokażę, jakie faktycznie dostaniecie, a to jest tylko takie poglądowe, można sobie te naklejki też powybierać. Patrzcie, ile jest postaci, świnki, pieski, kotki. Czekaj, bo to jest ten ostatni arkusz, taki niedokończony. Dobra, a tu są też jeszcze prosiaczki, Jaruś, Ola nawet z Hubercikiem. O, Mimisia przyszła. Fajno, bardzo mi miło, że jesteś z nami. Słuchaj, tutaj jest pola nawet z człowiekiem. No i różne zwierzaki, szczególnie kuski, ale i pieski, i milutka, jako ten króliczek. Dobra, odkładam to. A teraz wam pokażę, jak naprawdę te naklejki wyglądają. Zestaw takich oto naklejek, słuchajcie, z różnymi postaciami. Takiej wielkości jest ta naklejka w porównaniu do, nie wiem jak to porównać, do dłoni. 8 cm ona jest długa. Możecie to sobie nakleić, gdzie tylko zechcecie. Dzieci i dorośli. Dzieci do szkoły niedługo pójdą. Może gdzieś na jakiś zeszyt od przyrody, od biologii. Takie naklejeczki sobie nakleić. Taki kubek sobie wziąć na stołówkę do szkoły. Herbaty, kawy się napić, kaka. Kurde, coś fajnego. Odkładam, słuchajcie, te naklejki tutaj i pokażę wam jeszcze magnesiki, ale one są tam u królików. U królików, słuchajcie, my dzisiaj nie byli, ale jak już tu jesteśmy, to może nie pokażę wam królików, ale tutaj się wykluły, słuchajcie, kolejne karzełki łapciate i jedna zwykła kurka, ale ta matka jest taka, że ona bardzo broni te dzieciaki. Kurde, jak to zrobić, żebyście zobaczyli te dzieci. O, teraz może trochę wyleciały. Nie chcę tutaj za bardzo jej przeszkadzać. O, patrzcie, ile tam ich jest. Dobra, fajno, zamykam tutaj. Tutaj są już takie bardziej starszaki. Czekaj, jak to się otwiera, o tak tu. O, patrzcie, tu już są podrostki. Dobra, też będę za chwilę tutaj. Czekajcie, o, to musiałem zamknąć. Wszystkich obsługiwał, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. A tutaj są, słuchajcie, magnesiki. Takie magnesiki po całej szerokości, z tyłu jest magnes. To jest giętkie, nie pęknie, nie ma prawa to spaść z lodówki, tak jak inne jakieś duperelki. Te magnesiki takie z nadmorza czy coś. Ile miałem takich na lodówce, to mi pospadały, jak się za mocno czasło drzwiami od lodówki i popękały. A to będzie, słuchajcie, z wami na zawsze. Różne postacie, od świnek przez pieski, do króliczków, do kus, do prosiaczków i wiele, wiele innych, słuchajcie, naszych bohaterów. Także zachęcam serdecznie do wsparcia zrzutki. Tu indyczka siedzi na jajach.
Może tu się coś wykluje, sprawdzałem wczoraj jaja, to są zalężone, ale tak myślę, że brakuje jeszcze 3 tygodnie, to na pewno. Moi drodzy, zachęcam do wsparcia zrzutki, ażeby zwierzaki miały co jeść. Nie jest to tak jak wariaci, niektórzy się znajdą, jedna osoba na 1000, jakieś żebractwo z mojej strony, ja też wychodzę wam naprzeciw, bo wy chcielibyście zdobyć, co po niektórzy, czy nawet kupić, o, kupić takie gadżety z Koziołkowa, a ja nie prowadzę swojego sklepu, nie odprowadzam od tego podatku, mogę wam to jedynie wysłać w ramach podziękowania za wsparcie zrzutki, także serdecznie zachęcam i każdy, kto wesprze zrzutkę, takie gadżety dostanie w zależności właśnie jaką kwotą. A co do szczegółów, co do tych kwot, tego cennika tak zwanego, to macie to wszystko w opisie zrzutki, do której link jest w opisie tego vloga. Deski mam, słuchajcie, odłożone. Niech one się trochę przesuszą, bo znorane były, że matko jedyno. I będziemy je wykorzystywać, bo słuchajcie, na tym podwórku, tutaj chyba też na środku, koło tego drzewa, gdzieś w tych okolicach, powstanie za niedługi czas. Na pewno jeszcze w tym roku, myślę, że może jesienią, jakąś taką wcześniejszą, gołębnik na takiej kurzej nóżce, na takiej kurzej stopie, jak to się mówi. Link do zrzutki, moi drodzy, jest w opisie tego vloga. Uciekam, bo bóle chrapule muszę zatkać, bo tutaj jak wskoczy kura, nie, to będzie... Okej, do zobaczyska, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wysyłam piątkę, mówię ci hej, to mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.